Dzień dobry Państwu. Przed nami ostatni element w ramach bloku Bezpieczna Chemia. O wyzwaniach związanych dla branży chemicznej, związanych z rewizją przepisów dotyczących emisji przemysłowych, dzisiaj porozmawiam z panem Marcinem Wiśniewskim, radcą z Departamentu Instrumentów Środowiskowych w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Dzień dobry panie Marcinie. Dzień dobry pani Klaudio, dzień dobry państwu. Panie Marcinie, jak obecnie wiemy, na poziomie unijnym prowadzonych jest wiele licznych prac związanych właśnie ze zmianą przepisów unijnych dotyczących chociażby przeciwdziałania zanieczyszczeniom pochodzącym z instalacji przemysłowych. Mam tu głównie na myśli rewizję dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych, w skrócie nazywaną dyrektywą IED. I tutaj chciałabym zapytać, jaka w pana opinii jest rola tych wszystkich zmian, czy też jak to się mówi, wzmocnienia przepisów dyrektywy IED w kontekście tego, co już dzisiaj mamy, co już wiemy, czyli założeń i realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu. W jakim w ogóle kierunku zmierzają prace Komisji Europejskiej? Faktycznie to bardzo, bardzo istotne pytanie, bo istotnie rewizja dyrektywy IED zaczęła już się jakiś czas temu. Natomiast do tej pory to był etap tak zwanej ewaluacji, czyli tej wstępnej oceny, co w obecnej dyrektywie działa dobrze, co nie do końca dobrze i co w związku z tym można poprawić. Później na tej podstawie komisja sobie przygotowała jakieś tam kilka pomysłów dotyczących zmian i opracowuje, czy tam zleciła opracowanie oceny wpływu dla tych swoich propozycji. I tak na dobrą sprawę, na dzień dzisiejszy prawdopodobnie komisja analizuje sobie właśnie tą ocenę wpływu tych rozwiązań, które zostały wstępnie opracowane. Natomiast to, co było komunikowane krajom członkowskim, to są na razie takie dość wstępne informacje. No, w tym zakresie będę mógł trochę na ten temat powiedzieć. Natomiast tak na dobrą sprawę sam projekt zobaczymy dopiero w przyszłym roku. Pierwszy bądź drugi kwartał przyszłego roku to jest ten okres, w którym komisja zapowiedziała, że na poziomie Rady już rozpoczną się prace nad rewizją dyrektywy o emisjach przemysłowych. Natomiast oczywiście istotne jest i prawdziwe to, co pani powiedziała, że tak na dobrą sprawę rewizja IED to jest element większej całości, czyli większość propozycji legislacyjnych, zwłaszcza w zakresie ochrony środowiska, wynika z zielonego ładu. Jeżeli mógłbym prosić o następny slajd w prezentacji, bo na prezentacji może będzie troszkę łatwiej o tym opowiedzieć. No właśnie, i mamy jak gdyby jako swojego rodzaju pochodne tego Europejskiego Zielonego Ładu zmiany czy pakiety takie jak Fit for 55, no i gdzieś tam trochę na bocznym torze jest ta rewizja IED. Natomiast zdecydowanie tutaj intencją komisji jest też, aby IED w większym niż obecnie stopniu wpływała na kwestie takie jak dekarbonizacja czy promowanie innowacji. Generalnie te dwa hasła, dekarbonizacja i innowacje, no je można znaleźć jak gdyby w każdej propozycji legislacyjnej Komisji Europejskiej, jaka się teraz pojawia. Dlatego też dużo o tym na pewno będzie w propozycji samej IED, no bo też no, tak komisja musi jak gdyby układać te swoje plany, tak zapisywać projekty, żeby one też jak gdyby znalazły szerokie poparcie i jak gdyby w samej komisji na poziomie Parlamentu Europejskiego. Oczywiście co finalnie znajdzie się w zmienionej dyrektywie, to już jest trochę inna historia, no bo to przejdzie jeszcze przez ten filtr w postaci Rady, prawda, gdzie każdy z krajów członkowskich będzie miał swój pomysł na to, co w tej IED można zmienić, co można poprawić. Natomiast z całą pewnością należy tam się spodziewać sporo elementów związanych właśnie z dekarbonizacją i promowaniem innowacji. I jeżeli mógłbym prosić o następny slajd. Tak jak wspominałem, sam projekt powstał na podstawie tej wstępnej ewaluacji i były jak gdyby dwa etapy. Pierwszy taki otwarty,
gdzie w zasadzie każdy mógł wejść sobie na stronę komisji i napisać, co mu leży na sercu, jeżeli chodzi o to, jak działa dyrektywa o emisjach przemysłowych. I drugi, już taki ukierunkowany na grupy, powiedzmy, ekspertów czy osób, które na co dzień pracują z tą dyrektywą, to były już dużo obszerniejsze i dokładniejsze ankiety. I jak gdyby, proszę zwrócić uwagę, że jak gdyby, jeżeli chodzi o Polskę, to jest, o ile dobrze pamiętam, na trzecim miejscu, jeżeli chodzi o jak gdyby zakres czy ilość przekazanych informacji. Bo nam od samego początku bardzo zależało na tym, żeby pewne kwestie po prostu gruntownie i szczegółowo komisji wyjaśnić, tak żeby później w projekcie zmian no, nie znaleźć elementów, które są no, po prostu no, może nie tyle złe, co nie do końca jak gdyby adresują ten problem, który został wskazany na etapie ewaluacji. Więc to może tyle, żeby nie przedłużać. Wspomnę może tylko, że tej Polska za przemysłu chemicznego razem z państwem również aktywnie uczestniczyła w obu tych jakby scenariuszach konsultacji. No właśnie, rozpatrywane są przez Komisję Europejską różne obszary zmian tych przepisów i wśród nich znalazły się przykładowo większa skuteczność, wzmocnienie roli w dekarbonizacji przemysłu, czy bardziej ambitne podejście do chemikaliów, efektywnego gospodarowania zasobami i gospodarki o obiegu zamkniętym. Ale tak w praktyce, gdyby to przełożyć na takie faktyczne, potencjalne zmiany i wpływ na przemysł, na przedsiębiorstwa przemysłowe i też no, na nasze przepisy krajowe. Jak pan ocenia, jaki to mogłoby mieć wpływ i przede wszystkim na jakie elementy w praktyce przedsiębiorcy powinni najbardziej już teraz, już dzisiaj zwrócić uwagę? Wygląda to w ten sposób, że komisja faktycznie analizuje kilka różnych możliwości. To zostało nazwane tak ładnie opcjami politycznymi. Jeżeli uda nam się wyświetlić kolejny slajd z prezentacji, to może Państwo właśnie też to zobaczycie. Czyli mamy tak na dobrą sprawę 5 opcji politycznych. Tyle wiemy z tego, co komisja do tej pory nam przekazała. Z czego no, ta piąta opcja to jest taki jak gdyby element bardziej horyzontalny, gdyż ona odnosi się do zmian w załączniku pierwszym dyrektywy, czyli zmian w zakresie instalacji czy rodzajów działalności objętych tąże dyrektywą. I jak Państwo patrzycie na te poszczególne opcje, to wygląda to trochę tak, że każda kolejna opcja obejmuje również zakres zmian przewidziany w tej opcji poprzedniej. Opcja numer 1 skupia się na takich rzeczach podstawowych, żeby bardziej naprawić te elementy w IED, które teraz może nie działają najlepiej, albo żeby zmienić takie jak gdyby najistotniejsze kwestie zidentyfikowane na etapie ewaluacji. Natomiast opcja 2 obejmuje te wszystkie elementy, o których mówiliśmy, wskazane w opcji numer 1, plus bardziej większą skuteczność i większy poziom ambicji właśnie w zakresie innowacji. W tej opcji numer 2 komisja chce też dodać do dyrektywy pewne kwestie, które właśnie wzmocnią rolę innowacji, aby też niejako zadośćuczynić temu, co wynika z Europejskiego Zielonego Ładu. Opcja numer 3 to jest właśnie to, o czym Pani mówiła. Bardziej skuteczna w kwestii jak gdyby promowania bezpiecznego stosowania chemikaliów, gospodarki w obiegu zamkniętym, efektywności energetycznej czy czegoś, co nazywamy symbiozą przemysłową. Jeżeli chodzi o tą drugą opcję, no tutaj pozytywnym efektem tych propozycji może być to, że pojawi się więcej, jak gdyby komisja przejmie większą inicjatywę w zakresie wskazywania, czy dany produkt, dany półprodukt stanowi odpad, czy może produkt uboczny, jakie są kryteria utraty statutu odpadu dla niektórych pozostałości z różnych procesów, po to, aby właśnie cały czas w bezpieczny dla środowiska sposób, ale jednak w ramach takiej no, zunifikowanego podejścia w całej Unii Europejskiej usprawnić kwestie no, zagospodarowywania tych pozostałości,
które przecież nie zawsze stanowią odpad, nie zawsze muszą być zagospodarowywane zgodnie z tymi przepisami dotyczącymi gospodarowania odpadami właśnie. Więc tutaj jak gdyby istnieją, wydaje mi się, pewne nie tyle obawy, a raczej w drugą stronę nadzieje, że być może ten cały system będzie jaśniejszy troszkę i troszkę prostszy. Natomiast jest też jak gdyby dalszy ciąg tej historii, czyli na przykład te systemy zarządzania chemikaliami. Już ci z Państwa, którzy interesowali się chociażby losami dokumentu referencyjnego BAT dotyczącego emisji do powietrza z branży chemicznej, tak zwany BREW WGC, tam już pojawia się element związany z systemem zarządzania chemikaliami jako element systemu zarządzania środowiskiem, który powinien być wdrożony na każdej instalacji. Na razie w taki uproszczony nieco sposób, natomiast taki element już się pojawił. I tutaj na pewno potrzeba będzie dużo dyskusji, uzgodnień z branżą, z organami ochrony środowiska, w jaki sposób racjonalnie i skutecznie podejść do kwestii wdrożenia tych systemów zarządzania chemikaliami. Jeżeli chodzi o pozostałe zmiany, to jeżeli uda nam się wyświetlić dalsze slajdy w prezentacji, to tam jest kilka słów na ten temat. No właśnie. Jeżeli chodzi o tą podstawową wersję, tą podstawowy kierunek zmian, no to jest mowa o poprawie skuteczności w zakresie ochrony środowiska, szerszy dostęp społeczeństwa. I tutaj należy upatrywać zmian związanych na przykład z tym, że udział społeczeństwa będzie zapewniony we wszystkich postępowaniach związanych z dostosowaniem pozwoleń zintegrowanych do konkluzji BAT. Nie tylko tam, gdzie mamy odstępstwo od tych granicznych wielkości emisyjnych, tak jak teraz, ale w zasadzie w każdym postępowaniu. Jeżeli chodzi o opcję numer dwa, tak jak mówiłem, mowa jest tutaj o promowaniu innowacji. Komisja na przykład zakłada tutaj powołanie tzw. obserwatorium innowacji, które będzie śledziło innowacyjne techniki dla poszczególnych branż przemysłowych, które, prawda, nawet jeszcze nie są wdrożone na skalę przemysłową. I tego typu informacje, tego typu pomysły będą niejako zatłaczane przez to obserwatorium innowacji podczas rewizji poszczególnych brefów. Opcja numer trzy to o czym przed chwilą mówiliśmy, czyli wzmocnienie roli w zakresie właśnie promowania gospodarki w obiegu zamkniętym, symbiozy przemysłowej, czy tego bezpiecznego gospodarowania chemikaliami. Też więcej na ten temat ma być treści w samych brefach i w samych konkluzjach BAT, bo obecnie no te konkluzje niejako czasami zahaczają o te tematy, ale skupiają się głównie na kwestiach emisji do powietrza czy do wody. I kolejna opcja, jeżeli mógłbym prosić o następny slajd. Opcja numer cztery to już z kolei klimat, ukierunkowane tutaj zmiany. Oczywiście obejmują, tak jak mówiłem na początku, te wszystkie pomysły, o których mówiliśmy do tej pory, plus szereg zmian związanych z jak gdyby poprawą wpływu IED na kwestie dekarbonizacji i ograniczenie zmian klimatu. I mowa jest tutaj między innymi o poziomach emisji, o tych granicznych wielkościach emisji dla gazów cieplarnianych. Natomiast to jest, powiedzmy, taka skrajna opcja. Mniej kontrowersyjna dotyczy zmian w zakresie poziomów efektywności energetycznej, które pojawiają się obecnie w wielu konkluzjach BAT, i te poziomy na przykład według pewnych scenariuszy, pewnych pomysłów miałyby być już prawnie wiążące. Opcja numer 5 z kolei, tak jak mówiłem, to jest, prawda, taka opcja horyzontalna, która obejmuje zmiany w zakresie różnych rodzajów instalacji objętych obecnie dyrektywą. Jeżeli chodzi o zmiany, to wymienia się tutaj działania związane z produkcją baterii, mowa tutaj o takich bateriach samochodowych, przemysł stoczniowy, przemysł wydobywczy, ale tutaj raczej chodzi o nie tyle
całość przemysłu wydobywczego, co bardziej o takie surowce nieenergetyczne, prawda, typu glina, wapień, tego typu działalności. To zapewne dla Państwa mało interesujące. Planuje się też zmiany w zakresie chowiu i hodowli zwierząt. Natomiast to, co dla chemii może być istotne, mówi się też o wprowadzeniu progu dla branży chemicznej. Chodzi o te progi wydajności, które funkcjonują w większości branż, natomiast w branży chemicznej akurat nie. Tutaj sam jak gdyby efekt wystąpienia czy zastosowania pewnych procesów chemicznych bądź biologicznych na skalę przemysłową powoduje, że instalacja wymaga pozwolenia zintegrowanego. Więc tutaj komisja chce tą kwestię doprecyzować, wprowadzając pewne progi, tylko tak naprawdę jeszcze nie wiadomo, czy te progi spowodują, że jakaś istotna część branży chemicznej przestanie wymagać na przykład pozwoleń zintegrowanych, czy może to zadziała w drugą stronę, bo na przykład pewne rodzaje działalności prowadzone na bardzo małą skalę, na przykład jakaś takie rzemieślnicza produkcja kosmetyków czy mydła, gdzie co jakiś czas pojawiają się pytania, czy coś takiego jest objęte pozwoleniem zintegrowanym, czy nie. I zazwyczaj jak gdyby stanowisko jest takie, że to jednak nie jest skala przemysłowa i nie powinno być obejmowane. No tutaj komisja może chcieć z kolei też jednak objąć te bardzo małe instalacje. Z drugiej strony mówi się też o na przykład pewnych jasnych wyłączeniach w zakresie elektrolizy wodoru, tak, produkcji wodoru poprzez elektrolizę, bo tak na dobrą sprawę, no to też są instalacje chemiczne, gdyby tak na to spojrzeć, natomiast no ich jak gdyby możliwość tego negatywnego oddziaływania na środowisko jest mocno ograniczona, więc tutaj też się pojawiają pomysły i głosy ze strony kilku krajów członkowskich przynajmniej, żeby ten rodzaj działalności w ogóle wyłączyć z zakresu dyrektywy. Wspomniał Pan wcześniej o dokumencie WGC BREF. Jest to taki horyzontalny dokument dla branży chemicznej, tylko dedykowany chemii. Gdyby mógł Pan jakby wyjaśnić, jaka jest relacja tego dokumentu, tych przepisów i spodziewanych konkluzji BAT w kontekście do tych przepisów, które już dzisiaj obowiązują i właściwie na czym dzisiaj stoimy, tak? To znaczy na jakim etapie prac i czego branża mogłaby się w najbliższym czasie w tym zakresie spodziewać? Faktycznie, coś takiego jak BREF WGC jest w zasadzie gotowy. Prawdopodobnie do połowy przyszłego roku można spodziewać się publikacji konkluzji BAT dla tej branży. Obecnie jesteśmy na etapie de facto kończenia tego projektu BREF-u, który zostanie później przekazany do zaopiniowania tak zwanemu forum artykułu 13 i po tym forum artykułu 13 już odbędzie się głosowanie nad projektem konkluzji BAT. Natomiast w perspektywie kilku najbliższych dni zapewne zwrócimy się do Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego z prośbą o pomoc i wsparcie branży w zakresie tłumaczenia pewnych technicznych terminów wykorzystanych w tym rozdziale BREF-u pod nazwą konkluzje BAT. To jest takie wstępne przygotowanie do tłumaczenia tego rozdziału. Jest to bardzo istotne, bo przykłady z istniejącymi już tłumaczeniami konkluzji BAT pokazują, no, że diabeł tkwi w szczegółach i czasem pewne niewielkie niedociągnięcia w zakresie tłumaczenia mogą doprowadzić do no, bardzo, bardzo poważnych konsekwencji i konieczności wyjaśniania, odkręcania pewnych spraw. Tak więc w najbliższym czasie tych konkluzji na pewno należy się spodziewać. Druga ważna sprawa to co to tak na dobrą sprawę spowoduje, bo tak jak Pani zauważyła, BREF WGC jest dość szczególnym przypadkiem BREF-u i też szczególne będą konkluzje BAT, bo co do zasady cała procedura w myśl naszych krajowych przepisów, zresztą i w myśl samej dyrektywy o emisjach przemysłowych, sama procedura dostosowania pozwoleń do konkluzji rozpoczyna się po publikacji konkluzji dla głównego rodzaju działalności. I my co do zasady utożsamiamy to zazwyczaj z jednym rodzajem działalności.
Natomiast tutaj mamy przykład konkluzji, które obejmują niejako horyzontalnie wiele różnych branż z sektora chemicznego. Natomiast z uwagi na to, że powstanie brefu i konkluzji BAT akurat w tej formie spowodowało, że inne dokumenty referencyjne, na przykład te dla specjalnych chemikaliów organicznych czy dla polimerów, nie zostaną zrewidowane i w związku z tym nie powstaną konkluzje BAT, nie pozostawia w zasadzie wyjścia jak innego niż stwierdzenie, że publikacja tych konkluzji BAT rozpocznie całą procedurę, która opisana jest w artykule 215 ustawy Prawa ochrony środowiska, czyli tą procedurę dostosowania pozwoleń do tychże konkluzji. Natomiast tutaj na pewno ważnym elementem, i to jest zadanie dla nas, mam to na myśli ministerstwo, żeby precyzyjnie i jasno opisać zakres tego dokumentu, bo jest on bardzo złożony, bardzo skomplikowany z uwagi na to właśnie, że ten bref zastępuje kilka innych brefów, jeszcze nie zrewidowanych, ale jednocześnie będzie publikowany w sytuacji, gdzie już mamy kilka konkluzji BAT dla branż chemicznych opublikowane. Myślę tutaj o konkluzjach dla chloroalkaliów, dla wielkotonażowych związków organicznych, czy również takich horyzontalnych konkluzjach tak zwanych CWW, które bardziej skupiają się na kwestiach emisji do wód. Natomiast teraz będziemy mieć podobny dokument, ale ukierunkowany w zasadzie tylko na powietrze. I tak na przykład, o ile te działania objęte konkluzjami dla wielkotonażowych związków organicznych co do zasady nie będą objęte zakresem konkluzji WGC, to na przykład elementy takie jak utleniacze termiczne służące tak oczyszczaniu gazów odlotowych, emisje NOX-ów i tlenku węgla z tego typu urządzeń już będą objęte konkluzjami WGC. Więc to jest tylko taki przykład pokazujący, że zakres samych konkluzji będzie trzeba bardzo dokładnie i bardzo precyzyjnie wyjaśnić, żeby później też nie było niedomówień na etapie już dostosowywania pozwoleń. Dziękuję serdecznie i na koniec jedno jeszcze króciutkie pytanie. Biorąc pod uwagę jakby w ogóle różnorodność procesów prowadzonych w przemyśle chemicznym i jej produktów, jakby w wielu innych dokumentach referencyjnych znajdują się też obszary, które dotyczą branży chemicznej. I chciałabym podpytać, czy może planowane są jeszcze jakieś nowe prace, nowe dokumenty, a może rewizje tych dokumentów, na którymi też powinniśmy mieć pieczę i jakby też je monitorować. Tak pod kątem istotnych zmian dla branży chemicznej? To, co jest zaplanowane do zmian i to, co może interesować branżę chemiczną, to de facto jest jeszcze jeden bref. Jest to bref dla wielkotonażowych związków chemii nieorganicznej. W tej chwili mamy dwa brefy, które obejmują akurat tą gałąź chemii. One zostaną połączone w jeden dokument, i znajdziemy tam głównie, jeżeli chodzi o zakres, elementy takie jak produkcja nawozów, produkcja kwasów, produkcja, nie wiem, substancji takich jak na przykład soda. Dla tych substancji chemicznych właśnie powstanie osobny bref, osobne konkluzje BAT. Rewizja tego brefu jeszcze się nie zaczęła, więc to jest perspektywa jeszcze dość odległa. Co ponadto będzie rewidowane i to, co jest planowane, to są dwa brefy horyzontalne. Dla efektywności energetycznej i dla przemysłowych systemów chłodzenia. One oczywiście będą miały znacznie mniejszy wpływ na to, co znajduje się w pozwoleniach zintegrowanych. I na razie to tyle. W dłuższej perspektywie czasu nie ma jak gdyby formalnego planu prac tego biura w Sewilli z uwagi właśnie na rewizję dyrektywy IED, bo nie mamy jeszcze pewności, jakie nowe branże się pojawią, w jakim zakresie istniejące branże zostaną zmodyfikowane, a to w dużej mierze zdeterminuje potrzebę prac czy rewizji tych istniejących brefów albo właśnie opracowywania nowych, jeżeli pojawią nam się zupełnie nowe branże. Więc w skrócie wygląda to mniej więcej tak.
Dziękuję serdecznie. No cóż, no niewątpliwie ta tematyka emisji przemysłowych i zmian przepisów z nim związanych będzie się jeszcze wielokrotnie pojawiać podczas rozmów czy podczas właśnie wzajemnej współpracy. Jeszcze raz bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był pan Marcin Wiśniewski, radca z Departamentu Instrumentów Środowiskowych w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Dziękuję bardzo. Ja również bardzo dziękuję raz jeszcze, zwłaszcza mając na uwadze te zawirowania z terminami, które wyniknęły z naszej winy. Także dziękuję raz jeszcze za zaproszenie i życzę Państwu udanego dnia i owocnej konferencji. Do widzenia.